że to będzie jakiś zwrot, dlatego że Stowarzyszenie Społeczne Konstantyna, jak sama nazwa mówi, jest społeczne, czyli wywodzi się i członkami są mieszkańcy tej dzielnicy, którzy chcą coś dla tej społeczności uczynić. Fundacja Wolności też działa bardzo prężnie, też jest bardzo społeczna, dlatego oddaję głos panu Krzysztofowi i on już poprowadzi z gości dalsze spotkanie. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Jestem Krzysztof Rakowski, jestem prezesem Fundacji Wolności. To spotkanie, które tutaj współorganizujemy, jest to jedno z kilku, z pięciu spotkań, które chcemy zrobić w sprawie remedii obywatelskich dla mieszkańców, na których chcemy porozmawiać na temat systemu funkcjonowania rad dzielnic w Lublinie. Organizujemy je w różnych częściach miasta. To akurat pierwsze spotkanie u Państwa w dzielnicy na Konstantynowie, ale chcemy tutaj rozmawiać nie na temat akurat samej dzielnicy Konstantynów, tylko na temat całości tego systemu funkcjonowania jednostek pomocniczych. Widzę, że są tutaj też osoby z innych dzielnic, nie tylko z Konstantynowa. Te spotkania są elementem projektu, który tutaj można zobaczyć, monitoring funkcjonowania rad dzielnic w Lublinie, gdzie z grupą wolontariuszy obserwujemy, monitorujemy działalność 10 rad dzielnic w Lublinie, w tym Rady Dzielnicy Konstantynów. Tutaj właśnie jednym z wolontariuszy jest pan Jan Rybojak, tam w kuluarach w tej chwili schowany. Chcemy się przypatrzeć, jak te rady dzielnic funkcjonują, jak działają, też jak urząd miasta je wspiera i też współpracuje. Też jak działa ten cały system. Mamy przygotować później rekomendacje zarówno dla rad dzielnic, dla Urzędu Miasta, co można zrobić, żeby ten system funkcjonowania rad dzielnic poprawić, żeby z jednej strony zwiększyć ich znaczenie, z drugiej strony, żeby zwiększyć zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców. Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy trójkę ekspertów. Chciałem, żeby to były osoby, które będą mogły z różnych stron opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z funkcjonowaniem rad dzielnic. Jest z nami pan dr Zbigniew Adamowicz, politolog, który się zawodowo zajmuje sprawami samorządu lokalnego, również jednostek pomocniczych, który ma dużą wiedzę, zwłaszcza teoretyczną w tej dziedzinie. Jest również z nami pan Piotr Zygan, który przez wiele lat był w Urzędzie Miasta kierownikiem referatu, który zajmował się współpracą Urzędu Miasta z radami dzielnic, także ma bardzo dużą wiedzę swoją praktyczną na temat tego, jak funkcjonują rady dzielnic w naszym mieście. I zaprosiliśmy również panią radną Monikę Orzechowską, która ma doświadczenie takie w boju, bo była przewodniczącą zarządu Rady Dzielnicy Konstantynów, teraz jest radną Rady Miasta, także ma również dużą wiedzę praktyczną z własnej, na podstawie własnej działalności samorządowej. Na początek może oddamy głos właśnie naszym gościom, a potem moglibyśmy zrobić taką dyskusję i ewentualnie pytanie, by Państwo mieli do naszych ekspertów. Może jako pierwszy byśmy zaczęli od takiej części praktycznej, jako pierwszy mu oddał głos panu doktorowi Adamowiczowi. Pan Krzysiu, proszę przyjść. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja muszę się na początek usprawiedliwić, gdyby były do mnie pytania, to nie bardzo mogę identyfikować znaczenie ze względu na dosyć dużą dysfunkcję słuchu, dlatego tu mam przygotowany taki materiał i ewentualnie w formie pisemnej bym poprosił. Później gdzieś tam w trakcie już naszego dzisiejszego spotkania. Przechodząc do rzeczy. Po co nam Rady Dzielnic, czy dzielnice jako jednostka pomocnicza, czy jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego? Skąd to się wzięło, kto to wymyślił i jak to funkcjonuje? W jakiej przestrzeni? Bo biorąc pod uwagę tylko samą analizę tego, co przed sobą mamy, na przykład patrząc przez mikroskop na strukturę tego przedmiotu, który się nazywa stół, to widzimy tam jakieś poukładane atomy, ale nie widzimy, co to jest, z czego się składa. Dlatego potrzebna perspektywa, pewne oddalenie. W związku z czym w przestrzeni historii
historycznej. To nie jest z ostatnich lat, czy ostatnich dwóch dziesiątków lat z okresu III Rzeczypospolitej. Te jednostki pomocnicze już gdzieś tam pod koniec Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Państwo na pewno zetknęliście się z takimi pojęciami jak zaściany, folwark, funkcjonujący na obrzeżach wsi, czy nawet przyjmujący pieczę nad wsią, biorąc pod uwagę relacje stanowe. Ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną datę, 1791 rok. Jest to rok uchwalenia Konstytucji 3 maja. Otóż 18 kwietnia tegoż roku została uchwalona ustawa o miastach, która stała się później integralną częścią Konstytucji 3 maja, ale w czerwcu uchwalono dwie następne ustawy o miastach wolnych, Rzeczypospolitej i tak dalej, i tak dalej. I tam bardzo szczegółowo rozpisano ustrój tych miast. Między innymi w większych miastach wskazano na jednostki, które dzieliły się na cyrkuły, czyli odpowiednich dzisiejszych dzielnic, bardziej w tych większych miastach. Później oczywiście okresu zaborów, to każdy z zaborców miał własny pomysł na to, jak kształtować te struktury. Najbardziej rozbudowane struktury na tym poziomie lokalnym utworzył zaborca rosyjski, to znaczy stworzył gminę wieloskładnikową, wielowioskową, której tak praktycznym pierwszym szczeblem była gromada. I ta gromada została później przeniesiona czy utrwalona na okres II Rzeczypospolitej. Oczywiście w miastach też był podział na dzielnice, też to wszystko jakby system doświadczeń z trzech zaborów, własnych przemyśleń z okresu międzywojennego. Mamy do czynienia przeniesienie tego, może zostawię już okres PRL-u, do czasów współczesnych. Otóż ten poziom, czy ten szczebelek, to jest, biorąc pod uwagę dzisiejszą strukturę samorządu terytorialnego, szczebel 3,5. Pół szczebla pod względem strukturalnym, biorąc pod uwagę uprawnienia. Uprawnienia są ograniczone, na przykład jeśli chodzi o kompetencje gminy, miasta w tym przypadku. Może posłużę się pewnym uproszczeniem, ale generalnie te uprawnienia w pierwszym względzie dotyczą jakby takich kwestii opiniodawczo-doradczych dla władz miejskich, albo dla rady, bądź też dla prezydenta. I tutaj prezydent poprzez przepisy ustawy, między innymi o samorządzie gminnym, musi uzyskać opinię, jeśli planuje jakieś inwestycje od społeczności tej zorganizowanej w tej przestrzeni dzielnicy. Oczywiście no, przede wszystkim pyta radnych, rady dzielnicy, przewodniczącego zarządu. A więc tu musi być jakaś synchronizacja. I ustawy nie opisują, w jakim zakresie ma wyglądać to działanie czy oddziaływanie wzajemne na siebie. A więc przedstawicieli tej lokalnej społeczności zamieszkującej dzielnicę, wybranych radnych w Radzie Dzielnicy, kiedyś były to Rady Osiedla, jeśli chodzi o funkcjonowanie zarządu, ustawy nie opisują aktywności, nie wymuszają aktywności, nie opisują też, może inaczej, nie zmuszają czynników wyższego szczebla, więc prezydenta, przedstawicieli prezydenta w ratuszu, w jakim zakresie i kiedy mają przyjmować postulaty, a kiedy nie. No, generalnie polega to na wysłuchaniu opinii, przyjęciu bądź nie, ale to mieści się w jakimś szerszym polu widzenia, na przykład w kontekście planu zagospodarowania przestrzennego całego miasta, tej części miasta. I tutaj wówczas dużo zależy od dobrej woli, ponieważ litera prawa nie zmusza, albo inaczej nie opisuje konkretnych powinności z jednej strony tego czynnika wyższego szczebla, a z drugiej strony nie daje aż tak wiele uprawnień organowi w postaci rady dzielnicy czy zarządu dzielnicy, żeby w cudzysłowie mógł zmusić do przyjęcia postulatów mieszkańców zamieszkałych w dzielnicy te czynniki reprezentujące nas. Znaczy ja tu tak pokazuję na lewą moją stronę,
czynniki z organów samorządu miejskiego, ale mam na myśli przede wszystkim pana prezydenta. To jest jakby pierwszoplanowa postać organizująca całe struktury. No, organ uchwałodawczy, Rada Miasta generalnie jest czynnikiem zatwierdzającym postulaty pana prezydenta. I teraz biorąc pod uwagę, żeby za długo nie mówić, bo widzę, że jeszcze następna osoba miałem coś do powiedzenia i to o wiele bardziej konkretnie niż ja. Ja powiem tylko na pęczka, odpowiedź na pytanie. Odpowiedź na pytanie. Po pierwsze, budowanie wspólnoty, animowanie działań na rzecz tego lokalnego środowiska. Czyli państwo najlepiej, albo my jako mieszkańcy dzielnicy, najlepiej powinniśmy się orientować, co tu jest potrzebne. Czy szkoła, czy przedszkole, czy biblioteka, czy naprawa jakichś tam chodników, czy może jeszcze inne kwestie. I właśnie dobre relacje między organem wybranym na tym poziomie, czyli organem tym jest Rada Dzielnicy i Zarząd, a mieszkańcami daje możliwość jakby silniejszego przebicia z postulatami. Tam będzie. Jeśli nie ma tego zgrania, no to władze z góry patrzą, jedni chcą tego, drudzy chcą tego, a może ci przedstawiciele w ogóle nie zdecydowali się na podejmowanie jakichś działań w tym kierunku postulatów mieszkańców, bo te postulaty na przykład się znoszą, jedni chcą tak, inni chcą inaczej, w końcu no radni powiedzą, no a my nie mamy wyjścia, bo co powiemy, i to chcemy. Więc to jest jedna kwestia, czyli budowanie tej wspólnoty lokalnej, to jest to podstawowe. Dalej, artykułowanie interesów związane z tym pierwszym punktem. Właśnie do tego czynnika przede wszystkim nadrzędnego, jeśli chodzi o samorząd terytorialny. Tutaj te relacje współpracy jeszcze może przy budowaniu wspólnoty, bo wcześniej usłyszałem, że był jakiś tam lekki problem. Budowanie wspólnoty polega nie tylko właśnie na tworzeniu dobrego kanału artykulacji interesów mieszkańców, ale też jakby organizowanie współdziałania innych podmiotów, między innymi stowarzyszenie, które jest animatorem całego spotkania, z tego co się dowiedziałem, inne organizacje, inne struktury, i wówczas kiedy taki zjednoczony front z organizacji tej lokalnej struktury mieszkańców przedstawi swoje postulaty do pana prezydenta, wówczas nie będzie miał innego wejścia. To jest taka moja opinia ogólna. Natomiast jeszcze jedna kwestia natury wiążącej się z tym, po co w systemie tym całym administracyjno-samorządowym utworzono i działają dzielnice wraz ze swoimi organami, z Radą Dzielnic, Zarządem. Otóż, proszę Państwa, to jest coś takiego, co równolotnie można określić jako pierwszy stopień struktur demokratycznych państwa. Pierwsza szkoła demokracji i jako jeden z czynników, jeden z elementów rozładowywania napięć społecznych. Bo jeśli nie ma tego kanału przekazywania informacji, przekazywania potrzeby realizacji interesów lokalnej społeczności, nie są one drożne, no to wtedy następuje jakby zasklepienie się poszczególnych elementów strukturalnych tego społeczeństwa i dochodzi do konfliktów. Czasami te konflikty są rozwiązywane na ulicy, ale nie o to wszystkim chodzi, to jest ostateczność, bo to może się w ogóle wymknąć od jakichkolwiek wyobrażeń. To wiemy gdzieś tam z przeszłości naszej historycznej, jak również z wydarzeń, które w różnych krajach miały miejsce w europejskim czy pozaeuropejskim. A więc teraz może zakończę, czy rady dzielnic są potrzebne? Ja proszę, to pytanie wcześniej
pani redaktorka, tutaj pani redaktor, nie wiem jakiej formuły użyć, bo teraz jest ta gender formuła bardzo popularna. Ja wolę pani redaktor używać. Właśnie zapytała, czy rzeczywiście rady dzielnic są potrzebne. Dla jednych mogą być potrzebne, dla innych nie. Takim miernikiem tego, na ile one są potrzebne, jest uczestnictwo w wyborach. Biorąc pod uwagę ostatnie wybory, frekwencja w wyborach do rad dzielnic w 2011 roku średnio wynosiła 6,11%. W najbardziej zaangażowanych dzielnicach, na Bramownicy bodajże i Głusk, tam 19,21% wynosiła, no, w innych mniej. To jest właśnie jedna kwestia. I teraz, no oczywiście można w jakiś sposób nie zwracać na to uwagi. Natomiast, żeby mieć wymagania tutaj do władz samorządowych szczebla miejskiego, czyli Rady Miasta i Pana Prezydenta, to jednak trzeba najpierw spróbować wysilić się, ale tutaj sama Rada Dzielnicy nie jest w stanie. Wiele zależy od umiejętności, zaangażowania i zorganizowania rady, ale tu potrzeba takich jeszcze dodatkowych bodźców, no i zgody. Ja wiem, że to jest trudne, trochę moralizatorskie, ale no, jeśli każdy koń ciągnie w swoją stronę wóz, to ten wóz nie pojedzie za bardzo. Na koniec retoryczne pytanie, bo czy rady dzielnic są potrzebne? Można sobie też tak zapytać, a czy wspólnota parafialna jest potrzebna? Dla jednych jest, a inni mogą. I na tym chciałbym zakończyć, żeby oddać głos specjalistom praktyk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz może bardziej przejdźmy od strony teoretycznej do praktycznej i oddajmy głos panu Piotrowi Cyganowi, który z radami dzielnic działał na co dzień przez wiele lat i na pewno tutaj ciekawy głos w dyskusji tej zabierze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję. Na początek chciałem podziękować organizatorom wszystkim Państwu za zaproszenie. Bardzo miło mi się z Państwem spotkać. Fakt, że dowiedziałem się dopiero wczoraj, ale myślę, że to, co powiem, będą mogli Państwo sobie jakoś wykorzystać w swojej działalności i ewentualnie też mieć jakieś swoje przemyślenia. Ja na początek chciałem powiedzieć, że nie będę mówił długo, będę mówił krótko, bo będę omawiał konkretne sprawy, konkretne 5 spraw, które chciałem Państwu przedstawić. I tutaj do tego, co mówił pan doktor tak co kilka zdań wskazywał w tą stronę, tak jakby w moją, nie, to ja chciałem się usprawiedliwić, że jako były urzędnik, który zajmował się przez wiele lat, podkreślam, były, który zajmował się przez wiele lat jednostkami pomocniczymi, jako takimi w Lubelskim Urzędzie Miasta. Nie, może nie jestem tak dobrym adresatem pewnych, w tym momencie pewnych sugestii. Ale proszę Państwa, na wstępie, zanim ja sobie to tak wyobrażam, że zanim przejdziemy do dyskusji i Państwo będą tutaj zadawać pytania na temat, zadany temat, po co nam Rady Dzielnic, ja chciałbym powiedzieć o kilku takich istotnych sprawach, które na pewno w dyskusji nam się przydadzą i o których chciałbym, żeby Państwo mieli świadomość, bo dyskusja, ja mogę już zabawić się we wróżbite i wywróżyć, żeby skupi się przede wszystkim na kompetencjach tych jednostek pomocniczych, bo one są wielkie tak naprawdę teraz. No, szczerze powiem, że ja podczas swojej pracy próbowałem, no nie wiem na ile mi się to próbowało, próbowałem stopniowo zwiększać, podsuwać i panom prezydentom wcześniejszym i radnym pewne pomysły, które są w innych miastach też, gdzie jednostki pomocnicze, rady, dzielnic, osiedli, jak tam je nie nazwać,
jednostki pomocnicze mają, no, w niektórych mają dużo większe kompetencje, w niektórych mniejsze, ale całkiem uzasadnionym byłoby to, żeby jednak te kompetencje przynajmniej trochę zwiększyć w Lublinie. Ale tytułem wstępu, proszę Państwa, zanim zaczniemy dyskusję, pierwsza sprawa, już wspomniał o tym na początku pan doktor. W Polsce, w zasadzie w gminie polskiej, tworzenie jednostek pomocniczych, czy na wsi, sołectw, czy w mieście, dzielnic, osiedli, jest fakultatywne, nie jest obowiązkowe. Nie trzeba ich tworzyć. Ustawa o samorządzie gminnym nie nakazuje, nie daje, nie ma obowiązku tworzenia jednostek pomocniczych. Natomiast w Lublinie, proszę Państwa, był taki okres, kiedy tych jednostek pomocniczych, czyli dzielnic, wcześniej osiedli, było 5, 4, 5, 6. Wszystkie jednostki, tak. Wszystkie jednostki pomocnicze powstały w latach pomiędzy 1994 a 2002. W tych latach obecny stan, obecny kształt jednostek pomocniczych się wykreował. Nie? Także było sporo takich, jakby to powiedzieć, mieszkańcy organizowali się, można to nazwać komitety, wnioskowali o utworzenie jednostek pomocniczych. Ale czym to skutkowało, proszę Państwa? Skutkowało to tym, że na początku, tam w 1994-1995 roku powstały takie dzielnice jak Hajdów Zadębie, Bronowice, nie te starsze dzielnice, a ostatnimi dzielnicami, które powstały w Lublinie, to była dzielnica na przykład Śródmieście i dzielnica Rury. To był rok 2002. I co z tego wynika? Z tego wynika jedna, tak Państwo mogą, jak przyjrzą się mapie dzielnic, jedna zasadnicza kwestia, mianowicie Śródmieście powstało z terenów, które pozostały, które nie zostały zagospodarowane na przykład, nie? Wcześniej mieszkańcy organizowali się i mówili, no tak, nasza dzielnica ma mieć takie a takie granice, one były uzgadniane, konsultowane, natomiast te